Cześć wszystkim, z wami Wika. Dzisiaj u mnie super, mega, fantastyczny odcinek. Wymieniłam się z jednym super popularnym kanałem zdrabkowym. Wszyscy o nim wiecie. Jest to kanał Alicja w Krainie Zakupów z Magdą. Bardzo z tego powodu się cieszę. Od Magdy dostałam po prostu fantastyczną przesyłkę. Ja to chyba jak zawsze dałam ciała. Mam nadzieję, że chociaż zdrabki coś dadzą, ale i tak nie wiem. Dostałam po prostu przeogromne opakowanie, ślicznie zapakowane, świąteczne, ekstra. Stoi u mnie od 2 dni, nie miałam siły i okazji otworzyć to opakowanko, ale mój mąż to po prostu nie dawał mi spokoju. Za każdym razem mi mówił: a będziesz spać spokojnie, będziesz spała spokojnie, że taki prezent stoi nieotwarty. A więc już dzisiaj otwieram. Otwieramy z wami razem. Słuchajcie. Otwieramy, zobaczcie. Magda, jak doświadczona youtuberka, która się wymienia, która dość sporo konkursów ma, fachowo zapakowała razem. Otwieramy, wyrobił. Dobra, Boże, ona jest naprawdę ciężka, prawie 2 kilo. Jakiś taki śliczny zapach słyszę. Tylko nie mogę zrozumieć czego. Tak, tutaj mamy. Od drugiej strony. Dobra, otwieramy razem. Ta-da-dam! Super. Widzę, że Magda zbierała prezent dla mojego męża. Zaczynamy od super słodyczy. Od cukiereczków Werther's Original. Ojejku! Chyba mój mąż coś czuł nosem, że tutaj będzie sporo rzeczy dla niego. Cukierki, o, to jeszcze bez cukru. No to jest fantastycznie. Święta idą. Kalorii przybyła. Ale super, no po prostu mega. Kolejne mamy cukierki. Pictolin. Blenditos. Boże, przeczytałam Blenditos. Super, wiem co to jest za cukierki, ale jest super. Jeszcze jest fruktowe. Bez glutenu, zobaczcie. Cukierki. Tak, tutaj mamy sól dla wann. Tak. Z lawendą. Słuchajcie, to ta sól tak pachła. Zapach jest super fantastyczny, słuchajcie. Ekstra. Zapach jest ekstra, ekstra. Jak widzicie tą, jak gdzieś Wam to się trafi, to chyba polecam to wziąć, bo zapach ma mega. Nie jakiś taki, że rozjada nos. Nie, nie, nie. Po prostu delikatny i przyjemny. Ekstra, ekstra zapaszek, Madziu. Dziękuję Ci. Dalej mamy pilniczek. O Boże, pasuje do tej mojej podkładki. Super. Pilniczki to jest fajnie. U mnie paznokcie staram się dbać, ale powiem szczerze, że większość czasu potrzebują pomocy. Pilniczki to jest super. Dobra, mam super zawieszkę. W zeszłym roku od dziewczyn dostałam takie różne i filcowe i z drewna. Bardzo się cieszę. Ona na pewno będzie na mojej choineczce, która będzie zakupiona dosłownie jutro pojutrze. To jest super i lubię takie sprawy. A dalej mamy znowu czekolady. Zobaczcie, super, super. To coś świątecznego. Czekolady. Czekolad nigdy za dużo. To ja Wam tak powiem szczerze. Dalej mamy od Balea DM żel pod prysznic. O, to super. Oglądam te. Otwierania kalendarzy adwentowych i coś tam, wiem, że to jest z Niemiec i byłam bardzo ciekawa, bo sporo dziewczyn to chwali, więc muszę, jest zabezpieczone, żeby się nie rozlało i ja to muszę odłożyć,
Żeby powąchać zaraz. Słuchajcie, otworzyłam, powąchałam. Zapach jest fajny. Słodkawy i bardzo przyjemny. Nie wiem, tu, tutaj czy może być ta lilia wodna, czy coś. Zaraz, na tak szybko nie rozejrzę się, nie skojarzę. Ale zapach jest bardzo przyjemny. Takie to jest. Follow your heart. Dobra, tutaj to ja nawet nie wiem, co to jest. To, ekstra. No super, to jest... dobra, nie będę otwierać. To jest taki pisaki kolorowe. Zobaczcie, super, super sprawa. Ja to lubię, mi się przyda. W razie czego mam studia weekendowe. Nawet piszę jakieś tam konspekty. Dobra, i tutaj widzę mnóstwo masek. Pietruszka i szpinak, dynia, imbir, jamajka, taką maska na twarz z olejem, fajnie, i ziaje. Lubię czasem wpadać do sklepu firmowego ziaje. Tam można dostać, to, że można kupić fajne rzeczy, to jedna sprawa, tam często można dostać próbki, dzięki którym poznała wiele fajnych rzeczy, które na przykład tak na co dzień bym nie rzuciłam okiem, na przykład szampony do włosów, naprawdę fajne rzeczy i powiem szczerze, że polecam, polecam, bo mi się sprawdziło. Dobra, herbatka z truskawką, zielona. Słuchajcie, ja lubię herbaty zielone. Czarne piję rzadziej, ale najbardziej to uwielbiam zielone herbaty, a tutaj jeszcze truskawka malina. Moje najbardziej ulubione owoce. No to super. Madziu, trafiłaś, lubię taką herbatę schłodzoną. To super pomysł. Ja robię taką herbatę w wielkim dzbanie, żeby ona wystygła i sobie tak się delektuję. Zobaczcie, jeszcze czekolady są. Czekolada z Mikołajem, mleczna. Ale super. Słuchajcie, ja z tej czekolady to okładkę sobie zostawię, bo jest naprawdę sympatyczna. Już chyba mówiłam, że jestem babką taką, że jestem babką sentymentalną. Lubię jakieś coś takiego, naprawdę fajne. Lubię taką grafikę. Nawet czasem jak jest jakieś plakaty w gazetach, czy coś, że mi bardzo się podoba, to wycinam i zostawiam sobie, więc bardzo się cieszę. Czekolada na pewno jest dobra, no a okładka to jeszcze to jak kartka świąteczna. Tak, kule do kąpieli, super fantastycznie, ekstra. Też ładnie pachną, ale ekstra. Zapach jest... Wiecie, z tej nie za bardzo słyszę, a tutaj to po prostu... To chyba ona najbardziej z tego opakowania pachniała. Sól i ta bomba. Może jest lawendowa, ale bardziej taki, wiecie, zapach fiolków. Ale super. Dobra, tutaj mamy... Słuchajcie, dodaj mleko i coś jeszcze. Jakiś deser. To coś niemieckiego, czy nie? A może nie? Ale fajnie, słuchajcie, muszę to doczytać i sprawdzić. Jak ktoś wie, to piszcie w komentarzach, co to jest, jak to gotować. Ale widzę, że jakiś deser. To tylko dodać mleko i może ubić. Ekstra. Ja to coś takiego lubię i słuchajcie, ciasteczka z imbirem, no to super, sporo osób też lubi, tak zauważyłam, ciasteczka imbirowe, a powiem szczerze, że imbirowe oraz pierniki. Jak mamy tutaj gości, przyjeżdżają, to dość często kupujemy i wyobraźcie sobie, że naprawdę wszyscy zachwycone tymi ciasteczkami, piernikami. Moja mama to też piecze, ale ludzi, którzy po raz pierwszy próbują, po prostu każdy mówi, że jest to coś fantastycznego. Więc, a tutaj jeszcze coś takiego, to jest super. Bardzo się cieszę.
No i mentosy. Mentosy. Słuchajcie, jabłuszko karmel. Ja jeszcze takiego nie próbowałam, ale tak rozumiem, że to jest jakaś edycja świąteczna, bo widać po takiej tej szacie graficznej opakowania. No super, 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 super. I tutaj już zbliżamy się. Wow, jaka okładka jest fajna. Zobaczcie, u mnie nie ma. U nas nie ma tych świątecznych, u nas tylko te urodzinowe paski, więc nie chciałam dokładać. I kartka. Kartki bardzo lubię. Jestem już podekscytowana. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Oh! Wesołe Świąt Bożego Narodzenia. Wow. No, czytamy. Magdalena życzy mi radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim sąsiadującym przy wigilijnym stole. Niech ta wyjątkowa noc tradycyjnym, trwałym blaskiem opromieni cały nadchodzący nowy rok. Życzę Magdalena. Madziu, dziękuję Ci za tą kartkę. Bardzo fajnie i bardzo lubię kartki naprawdę. A ta jest taka bardzo miła, bardzo sympatyczna, bardzo słodka i taka świąteczna. To super. Będzie stała u mnie jako kartka główna w tym roku przez całe święta. I przechodzimy do zdrapek. Wymieniliśmy z Madzią zdrapkami o wartości 40 zł. Chyba po raz pierwszy będę drapać zdrapki z Gdańska. I co Madzia mi przygotowała? My z Madzią umówiliśmy się, że nie będzie u nas zdrapek czasochłonnych, czyli linii oraz krzyżówek. I wymieniliśmy się zdrapką Gwiezdna Fortuna. Ja wysłałam do Madzi jasną, tą biało-złotawą. Madzia dla mnie czerwoną. Madziu, jak będzie wielka wygrana, to oczywiście zwrócę ci, bo każdy chce mieć wielką wygraną. No i tutaj takie mniejsze okazy. O Boże, moja ulubione morze kasy. Rzadko ją kupuję, bo mój mąż mi zakazuje, mówi, że tam nie ma glumnych. Chociaż nie wiem dlaczego, ale bardzo mi ta zdrapka się podoba. Ekstra pensja, jak mówiłam w ostatnich filmach, to u mnie w wielu miejscach to jest prawdziwy rarytas po. Niedługo się kończy, pod koniec stycznia będzie nowa edycja. 250 tysięcy w banku, super zdrapka. Również lubiony bardzo przeze mnie duży lotek. Mikołaj jest mi dłużny o jakąś tam wygraną, jakąkolwiek, ale czasem się zdarza. Mój mąż chyba ma bardziej fart w tej zdrapce i różowy diament. Fajna zdrapka, trudno się drapie, ale mam nadzieję, że zdrapka z Gdańska mi się podda. A więc zaraz, za chwilę spotykamy się. Ja odrobinę posprzątam u siebie na biurku i zmierzymy się, zwalczymy, zdelektujemy, zdegustujemy zdrapki z Gdańska od Madzi, od Alicji z Krainy Zakupów. Dobra, ja tu jestem. Mąż już przejął ode mnie cukierki, po prostu werderce od razu otworzył, pożyczył mi powodzenia i poszedł do innego pokoju. A ja zacznę od Gwiezdnej Fortuny, zdrabki, którą specjalnie dla mnie Madzia kupiła, ponieważ w dniu premiery ta zdrabka u nas w Warszawie była po prostu nie do znalezienia. A więc mam, numerek zdrabki jest 21. Czy ktoś lubi numer 21? No, 21 kwietnia to urodziła się moja siostra. 21 marca zapisany jako urodzony mój ojciec, chociaż urodził się dzień wcześniej, więc 21 dla mnie jest fajna liczba. Co szukamy? Szukamy w tej zdrabce gwiazdę, szukamy znak dolara, szukamy 28, dzień moich urodzin, 36, tyle zaraz mam, 37, 29 oraz 2. No i lecimy. 21, 18, też ważna dla mnie liczba. 24, 39, 17, 27 mamy obok. Piątka, 15. 31,
7. 42, moja ulubiona liczba, to rzeczy 42. 41 oboczek, od 42. 1 obok, 14, 35, 3, 38, miało być 28. Nie wiem, jak to się zdarzyło. 8, 12 i 19. Taka sprawa, pierwsza zdrapka już wydrapana i przechodzimy do tego wachlarzu sympatycznych, fantastycznych zdrapek po 5 zł i którą wydrapie różowy diament. Ona trudno się drapie, ale nie wiem, daje jej szansę. Może Madzia ma lepszą rękę. Słuchajcie, dawno, to naprawdę dawno nie drapałam zdrapek spoza Warszawy. Tylko jak dziewczyny przesyłają. Ostatnio dostałam zdrapkę od Wandy Kozakiewicz. Tam była fast cash i miałam 5. I to, że także na samym końcu taki sobie, słuchajcie, przyjemny bonusik. Tutaj szukamy diament, szukamy 20, 23, 32 oraz 27. Tak, widzę tutaj G, ale ja powiem szczerze, że nie za bardzo w tej zdrapce wygrywam, przez to ją rzadko kupuję. Mam jeszcze jedną, ale raptem tutaj wygrana, raptem wielka, to mogą być różne liczby, ale jak na razie to wydaje się mi, że nie ma nic. 36, 8, 18, 19, 31, no takie oboki. 33, 26, 30, 29 oraz 24. Różowy diament dzisiaj nie zabłysnął i wezmę swoją ulubioną, może kasy. Jakoś na początku nie lubiłam tej zdrapki, coś mi ten różowy kolor neonowy się nie podobał. Dobra. 1, 9, 7, 21 i szukamy skrzynię. Ta zdrapka na pewno będzie wygrana. I tak, 8, 1, a mówiłam, że ta zdrapka na pewno będzie wygrana. I mamy 5, 7, kolejna 5, 32, 18, 22, 13, 14, 11 oraz 4. Mówiłam, że będzie wygrane, a jest wygrane. 10 zł. Zobaczcie, super. Ta zdrapka jest fantastyczna. Chyba mamy z nią taki kontakt. Fajnie. Zobaczcie, mamy wygraną. Wyczułam ją. Dobra, dalej. Ekstrapensja. Tutaj szukamy naszych liczb. Szukamy dwa razy napis ekstrapensja. Wyobraźcie sobie, gdyby zaraz wydrapałam dwa razy ekstrapensję, to już w poniedziałek rano chyba spotykałabym Madzie na dworcu kolejowym. To przyjechałaby Madzia po zdrapkę i po odbiór główny. Byłoby fajnie, byłoby fantastycznie. No to wszystko marzenia. Takie będziemy mówić, bardzo pozytywne. 6, 16, 29 oraz 18, te liczby dadzą wygraną. No i szukamy jednak. Dwa razy napis ekstrapensja. 9, ekstrapensja, 7, 19 obok, 30 obok, 14, 12, 24, 26 oraz 17. No niestety, nie tym razem, zapomnieli dodrukować jeszcze jedną ekstrapensję. Niestety. Dobra, co drapiemy? Mikołaja? Drapiemy Mikołaja. Ale super, ale zabawa. Słuchajcie, w Mikołaju szukamy liczb, szukamy jeszcze choineczkę. 16, 17, 4 oraz 22. Te liczby dadzą wygraną. Co obstawiacie? Będzie wygrana. 30, to jest za wysoko. 31 obok od liczby za wysoko. 24 blisko. 14, 15 obok.
9, 32, trójka obok, 11 oraz 19. No słuchajcie, Mikołaj jeszcze nie zawitał do mnie, ale mam nadzieję, że wkrótce. Dobra, zostały dwie moje ulubione drapki, wezmę z dużego lotka. Tutaj musimy znaleźć co najmniej trzy liczby i wtedy będzie jakaś wygrana drapka o numerku 18. Co tutaj mamy? 34, 17, 24, 46, 18 oraz 27. Trzy liczby to jest 5 zł, 4 to już całe 20. Główna to 150. Zaczynamy. Dyszka. 15, 17 mamy, 28. 32, 33, trójka, 25, 34 mamy, 39, 43, 46, jedynka, ósemka, dziewiątka, 11, 26 oraz 34. Gracz warta. I tak, siódemka, 24 mamy, 27 mamy, 41, 42, 45, no było blisko, 13, 21, 40, 46, 47 oraz 48. Dobra, i gra ostatnia, szósta gra, szóstka, 12, 27 mamy, 36 nie, 44 nie oraz 46 mamy. To co, w tej zdrabce trzy liczby nam się nie ułożyło niestety, ale jeszcze nam zostało ćwierć miliona banku. Lubię tą zdrabkę, tutaj mamy safe. Oprócz liczb, znaki specjalne bardzo lubię. No, 18, 6, 29 oraz 13 oraz safe. Trzymajcie mocno kciuki i zdrapka z Gdańska. Zaczynamy ją drapać. 31, mamy safe, pod safe'em piątka. 30 jest obok, 21, czwórka, trójka, 11, 12, 34, 20, 16, dwójka, 7, 14 i jedynka. Bebe. Wydaje mi się, że nic nie pominęłam i słuchajcie, z drapki z Gdańska można powiedzieć, że egzamin zaliczyli, ponieważ dali wygrane. Moja ulubiona Morze Kasy dała całą dychę i to powiem, że jak oglądaliście filmik na całość bez przewijania, to widzieliście, że wyczułam tą wygraną i mówiłam jeszcze przed samym drapaniem, że coś w niej będzie i mamy tutaj całe 10 zł. No i jeden z moich faworytów za 5 zł 250 tysięcy banku również dali wygraną. A więc tak, wpadamy na kanał, do Magdy, kanał Alicja w Krainie Zakupów. Trzymamy kciuki, żeby zdrabki z miasta stołecznego Warszawy nie zawiedli, dali wygraną, a najlepiej widziany będzie plus. Kochani, pozdrawiam Was wszystkich cieplutko z Warszawy. Dziękuję, mega dziękuję Madzi, że ona się zgodziła na tą wymiankę. Bardzo się cieszę, że na tak fantastycznej wymiance prawie kończy się u mnie rok zdrabkowy. Polecam wszystkich, kto myślę, że wszyscy znają Magdę. Kto nie zna, zapraszam na kanał. Subskrybujemy, lajkujemy, piszemy komentarze. Pozdrowienia dla wszystkich. Dla Madzi wielkie serducho. Pa!